Debata jedynki. W polskiej polityce trwa kampania wyborcza, choć formalnie kampania wyborcza jeszcze się nie rozpoczęła. Partie polityczne dyskutują, partie polityczne pojechały rozmawiać z ludźmi, rozmawiać o swoich założeniach. W całej debacie pojawiają się kwestie założeń programowych. Prawo i Sprawiedliwość spotkało się w trakcie swojej konwencji w Katowicach i dyskutowało o nowym programie na tę kampanię wyborczą. Platforma Obywatelska zapowiada, że w ten weekend opracuje nowy program wyborczy. Wśród całej masy zarzutów i dyskusji dotyczących programu opozycji Platformy Obywatelskiej pojawia się też taki, że opozycja Platforma Obywatelska w istocie nie ma w tej chwili programu wyborczego. Niemniej jednak prawda wygląda inaczej. Na stronach internetowych Platformy Obywatelskiej, na stronach platforma.org widnieje program, założenia programowe, które obecne są tam od wielu tygodni. Warto o nich porozmawiać i o tym rozmawiać będziemy dziś w debacie jedynki z Państwa i moimi gośćmi. Witam serdecznie Jacka Liziniewicza, Gazeta Polska Codziennie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam Krzysztofa Karnkowskiego, socjologa i publicystę Frondy Lux. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam również Wojciecha Kościaka, gospodarza programu Suma Dnia w Telewizji Republika, po raz pierwszy w debacie jedynki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Za chwilę dołączy do nas również Łukasz Jankowski z Radia Wnet. Szanowni Państwo, szanowni Panowie, zwracam się do Jacka Liziniewicza, bo Jacek Liziniewicz przyglądał już się tym zapowiedziom programowym, temu, co jest napisane na stronach internetowych Platformy Obywatelskiej. I zanim przejdziemy do konkretów i dyskusji na temat tego, co znajduje się w tych założeniach, skąd tego rodzaju przeświadczenie w dużej części opinii publicznej, wśród bardzo wielu publicystów, wśród bardzo wielu komentatorów i bardzo wielu polityków, że ten program nie został ogłoszony, że go nie ma, że on w istocie jest bytem nieistniejącym, podczas kiedy wisi na stronach internetowych największej partii opozycyjnej. Jacek Liziniewicz pisał o tym programie już kilka miesięcy temu. Wydaje się, że po prostu nie ma się czym chwalić i nie było się czym chwalić. No, politycy Platformy Obywatelskiej zdają sobie sprawę, że było to program pisany na lipę. No, jak ja go czytałem, to było parę miesięcy temu, to rzeczywiście tam znajdowały w zakładce o ochronie środowiska znajdował się punkt o internecie i o obronie demokracji. Znaczy to były mniej więcej tak brzmiące hasła. Nie wiem, co to ma do ochrony środowiska, zapewne nic. Do tego jeszcze ten program jest wręcz sprzeczny z tym, co robią politycy Platformy Obywatelskiej, bo oni na przykład zakładają, że będą rozwijać transport rzeczny jako najbardziej ekologiczny i oczywiście to jest prawda, to jest wprost skopiowane z dokumentów unijnych. Tyle tylko, że sami protestują przeciwko z jednej strony regulowaniu rzek, a drugie przekopowi Mierzei Wiślanej i to nie wiem, jak jedno z drugim spinają, bo to rzeczywiście głównymi oponentami przeciwko rozwojowi transportu rzecznego są na przykład są organizacje ekologiczne, które idą za pan brat z partią opozycyjną. I tam wiele takich sprzeczności i absurdów jest. Już nie mówiąc o tym, znajduje się tam hasło, że Puszcza Białowieska to ostatni las pierwotny Europy. No co jest już jest wprost kłamstwem, bo generalnie każdy, kto zna definicję lasu pierwotnego, odsyłam zawsze, proszę sobie w Google sprawdzić, to taki las, który nie został poddany minimalnym, nawet przekształceniem ze strony człowieka. No Puszcza Białowieska jako żywo takim lasem nie jest i no dobrze, wie o tym każdy. Czy to w takim razie, zwracam się do Krzysztofa Karnkowskiego, nie jest trochę tak, że liczba wątpliwości, albo liczba dyskusyjnych kwestii, albo liczba sprzeczności znajdujących się w tych założeniach programowych powoduje, że dla samych polityków Platformy Obywatelskiej, czy też szerzej tego projektu Koalicja Obywatelska, później Koalicja Europejska w dwóch ostatnich kampaniach wyborczych, być może sami autorzy tego dokumentu nie bardzo chcieli nim epatować, nie bardzo chcieli zwracać na niego uwagę i nie bardzo chcieli, żeby był to jakiś istotny element ich komunikacji politycznej do wyborców, do elektoratu.
Mam takie wrażenie, że politycy mogli już nawet zapomnieć, że takie coś jest na stronie. Przez ostatnie tygodnie bardzo często pojawiał się ten zarzut, że Platforma nie ma programu. Również ten zarzut był kierowany do polityków na Twitterze i ja sobie nie przypominam, by ktokolwiek z tych polityków w najprostszy sposób rozwiązał tę sytuację, podając link do tego materiału, który znaleźliśmy. No, faktycznie tak średnio może jest się czym chwalić i na miejscu polityków Platformy ja bym ten program w ogóle zdjął ze strony, dlatego że tak naprawdę możemy podzielić to, co tam jest do przeczytania na dwa rodzaje treści. Pierwszy rodzaj treści to jest taki, że teraz jest źle, wcześniej było dobrze, ale zrobimy tak, żeby z powrotem było fajnie i to oczywiście bardzo przyjemnie się czyta, natomiast tam nie ma żadnych konkretów. Natomiast konkrety możemy znaleźć w praktyce rządów Platformy. No ja sobie poczytałem na przykład ten fragment poświęcony ekologii i potencjalnym zmianom w miastach. I tam bardzo mi się spodobało takie założenie, że będą zamieniane piece nieekologiczne na ekologiczne. Tymczasem w Warszawie się od tego bardzo, bardzo dramatycznie odchodzi. Tam były jakieś konkretne obietnice, konkretne liczby gospodarstw, które mają dostać pieniądze na zmianę i po wyborach się okazało, że z tego nie zostało praktycznie nic. No. To jest jeden rodzaj kontentu, czyli ten, który jest takim jak z jakiejś sekciarskiej broszurki, ale który można zweryfikować patrząc na działania samorządu, gdzie przecież Platforma rządzi bardzo często. No to jest jeszcze drugi wątek, co sprawy problematyczne, czyli chociażby czy 500+, czy wiek emerytalny, takie dwie chyba najgłośniejsze rzeczy, plus jeszcze gimnazja, prawda? I tam po prostu jest napisane, oczywiście nie wprost, ale no, że właśnie to, czego ludzie się boją, zostanie zrealizowane. Może nie od razu, może nie natychmiast, może nie wprost, może jakimś sposobem bardziej, ale jednak. To ja zastanawiam się w takim razie, jaki jest no bo na ten problem, o którym powiedział Krzysztof Karnkowski, można spojrzeć z dwóch stron, no bo z jednej strony można uznać, dobrze, Platforma Obywatelska na przykład w kwestiach, o których zaraz będziemy rozmawiać, czyli 500+, wiek emerytalny, gimnazja, ma pewien twardy pogląd i ten pogląd jest sprzeczny z preferencjami polskich wyborców, no ale Platforma Obywatelska tym się nie przejmuje, bo uważa, że to jest dobre dla państwa polskiego i pomimo tego, że to oznacza straty polityczne, mimo wszystko w to idzie. Albo można podejść do tego z drugiej strony, to znaczy partia polityczna proponuje rozwiązania, które są sprzeczne z tym, czego chcą polscy obywatele, a więc siłą rzeczy działa przeciwko temu, co sami obywatele rozumieją jako swój własny interes. Wojciech Kościak, jak patrzy na ten dylemat, który wyłania się z tego dokumentu. No właśnie, tutaj jest faktycznie taki dylemat, zwłaszcza przy okazji tego 500+, bo jak czytamy tą motywację, dla której politycy Platformy chcą ten program zreformować, nie zlikwidować, ale zreformować, podkreślają, to ona faktycznie się wyłania jako taka motywacja propaństwowa. Nie tylko nawet w tym przypadku tego 500+, ale też innych programów, czyli dbania o budżet państwa. Czyli mamy ten słynny już podział na populistów i te partie, które dbają o państwo, myślą o przyszłości. To jest też ta słynna wypowiedź Jana Grabca, który mówił o tym, że 500+ jest na kredyt. No, to był jakiś taki skrót myślowy, ale w rzeczywistości chodziło właśnie o to, że zadłużamy się na przyszłe pokolenia i że pokazywane jest Prawo i Sprawiedliwość jako ta partia populistyczna, z którym populizmem trzeba walczyć, no właśnie, jakimś takim realizmem w kontekście gospodarki. Myślę, że o to tutaj chodzi. Natomiast głównym problemem, bo z częścią można się tych postulatów faktycznie zgodzić, tylko głównym problemem jest pewien bardzo duży poziom ogólności właśnie tych stwierdzeń, o którym tutaj Krzysztof Karnkowski już też mówił, bo Platforma Obywatelska jako partia, która no, straciła w oczach wielu ludzi wiarygodność przy okazji poprzednich wyborów, co te wyniki tych wyborów pokazują, to ona musi, myślę, pokazywać właśnie jakieś konkretne propozycje, konkretne obietnice, tak jak chociażby, no właśnie, te 500+, które no, według wielu być może nawet wygrało wybory i nadal wygrywa dla Prawa i Sprawiedliwości. Właśnie tego typu konkretne liczby, konkretne obietnice, a nie tak ogólne postulaty, dlatego że, no właśnie, jeśli my czytamy teraz, że
że Platforma nie zlikwiduje programu 500+, tylko go zreformuje, to ktoś może powiedzieć, no dobrze, ja się zgadzam faktycznie na to, żeby program 500+ został zreformowany, no bo na przykład zgadzam się z tym, że bogaci nie powinni dostawać tych pieniędzy, tak, że ktoś zarabia kilkadziesiąt tysięcy, jemu to nie jest 500 zł potrzebne, tak jak komuś, kto jest ubogi. Natomiast Platforma, no właśnie, w przypadku, gdy ja się z tym zgadzam, ale nie widzę tutaj jakiegoś konkretnego stwierdzenia, że zreformuję w taki sposób, że na przykład dam jakiś tam limit dochodów, jeśli chodzi o 500+, tylko po prostu zreformuję, no to ja nie wiem, czy ta reforma nie będzie polegała po prostu na tym, że 500+ dostanie tylko jakaś bardzo mała garstka. No dobrze, to brakuje tutaj, myślę, bardzo konkretnych. No to przejdźmy w takim razie do konkretnych zapisów, które znajdują się w tym, co Platforma Obywatelska proponuje. No i zacznijmy faktycznie od tego 500+. Sam ten dokument skonstruowany jest na zasadzie pytań i odpowiedzi. I pierwsze pytanie i pierwsza odpowiedź brzmi tak, w ogóle dostępna na stronie. Czy Platforma będzie chciała zlikwidować 500+? I odpowiedź napisana przez polityków Platformy brzmi tak. Zlikwidować nie, ale zreformować tak. Program 500+ miał być receptą na problem demograficzny, miał ułatwić młodym ludziom decyzję o urodzeniu kolejnego dziecka, a także pomóc najuboższym rodzinom, szczególnie wielodzietnym. O ile należy docenić jego znaczenie w niwelowaniu ubóstwa, o tyle jako oręż w walce z problemem demograficznym się nie sprawdził. Spowodował natomiast ogromny odpływ młodych kobiet z rynku pracy i teraz rozwiązanie. Dlatego należy utrzymać ten program jako jedną z form pomocy socjalnej. Natomiast problem starzenia się społeczeństwa i wspierania postaw prokreacyjnych wymaga znacznie bardziej przemyślanych i kompleksowych rozwiązań, pisze Platforma Obywatelska w swoim programie. Jacek Liziniewicz, co sądzisz? Platforma Obywatelska nigdy nie robi tego, co mówi wprost. Tak? Znaczy, jak podwyższała wiek emerytalny, to nie wydłużała czasu pracy, tylko zwiększała nasze emerytury. Ja to tylko przypomnę, że za każdym razem wtedy było, że będziemy mieli wyższe emerytury dzięki temu, że będziemy dłużej pracować. I to oczywiście było, to zawsze nazywa te rzeczy inaczej niż jest w rzeczywistości. No i tutaj zreformować znaczy po kawałku zlikwidować. Znaczy, nie ma tutaj przy okazji jakiej sprawy pojawiło się w jednej... Urealnić, prawda? Te urealnić, słowa urealnić, to znaczy urealnić. To dokładnie, w jednej z kampanii wyborczych. I tutaj dokładnie tak to należy rozumieć. Jeżeli Platforma Obywatelska mówi, że obecnie najbogatszym, no to ta granica osób najbogatszych będzie się gdzieś zaczynać powyżej 30% tych, którzy są około 30%, które są dzisiaj beneficjentami tego programu. Jestem tego niemalże pewien. To za każdym razem to podkreślam, bo to jest logika rządów Platformy Obywatelskiej. No, jeżeli zacznie rządzić Platforma Obywatelska i jego hybrydy, no to będą przychodzić do tych polityków różni biznesmeni. I oni się nie zadowolą stwierdzeniem, że pieniędzy nie ma i nie będzie. No, skądś Platforma Obywatelska będzie musiała te pieniądze wziąć. No i to sięgnie po prostu do kieszeni osób, które dostają dzisiaj 500+, bo to dosyć taki prosty rezerwuar. No, proszę zwrócić uwagę, że po prostu zreformują. Tam z tych 40 miliardów będzie trafiać do ludzi tylko 10, a 30 jest dalej. 30 miliardów a 30 dalej jest do zagospodarowania. No dosyć prosta sprawa. I w zasadzie można to zrobić jedną ustawą, jednym konfliktem społecznym w pierwszy miesiąc po wyborach. Ja spojrzałem, bo nie pamiętałem dokładnie, czego dotyczyło sformułowanie urealnić, to znaczy urealnić, które pojawiło się w kampanii wyborczej jednej z poprzednich, zdaje się, 2015 roku. No i sformułowanie urealnić to jest odniesienie i to zostało wykorzystane w wypowiedzi Grzegorza Schetyny. Grzegorz Schetyna powiedział, że wiek emerytalny trzeba urealnić, co oznaczało no, podniesienie wieku emerytalnego. To tak tytułem uzupełnienia. Łukasz Jankowski jest z nami. Przyglądamy się programowi Platformy Obywatelskiej, który znajduje się na stronach internetowych
tej partii. I w sekcji związanej z projektem 500+ znajduje się ten właśnie opis, ta propozycja dotycząca tego, co zrobić zamiast 500+. I Platforma Obywatelska pisze, że trzeba zapewnić poczucie bezpieczeństwa, czyli upewnić, że państwo będzie pomagać rozwiązywać problemy wynikające z powiększenia rodziny. I to jest propozycja, która ma się znaleźć zamiast 500+. Dlaczego tak cicho wokół tych założeń programowych, a one przecież wiszą sobie spokojnie na stronach internetowych? Wiszą spokojnie, ale jak rozumiem, będą aktualizowane, bo teraz Platforma... W weekend ma się spotkać tak i jest, przedyskutować. Tak jest, pracuje i ma swoje nowe propozycje podnieść, ale jest prawdą, że Platforma Obywatelska ma olbrzymi problem z programem Rodzina 500+, no bo z jednej strony musi wygrać wybory, a nie może tego zrobić, jeżeli powie, że 500+ zabierze, ale musi też dbać o swój elektorat, a taki jest w Polsce, który uważa, że 500+ to jest bardzo zły program i bardzo zła pomoc dla rodziny. To jest około 10, może 12% polskiego społeczeństwa, które ma poglądy ultraliberalne. No i żeby ich nie stracić na rzecz jakiejś nowej, nowoczesnej albo jakiejś nowej partii jak Wiosna, żeby ten elektorat bardzo bogaty, który nie życzy sobie żadnych transferów społecznych, który życzy sobie takiego liberalizmu jak w latach 90., no to musi to oko puszczać, mówiąc, że być może będziemy ten program znosić. I to jest tak, że ci politycy Platformy cały czas mówią, że no jest okej, ale może tutaj trzeba byłoby prowadzić na przykład granice dochodów, tak, żeby odciąć tych najbogatszych od 500+, czyli w zasadzie zniszczyć tą dużą wartość, jaką jest powszechność tego programu społecznego. Każdy. Wystarczy jeden argument, jeden warunek, to znaczy posiadamy dzieci i dzięki temu płaska ta sama stawka jest dla każdego, wysokiego, niskiego, grubego, chudego, łysego, owłosionego, bogatego, biednego. To jest najważniejsze wobec tych biednych właśnie, czyli ostatniego elementu, żeby ten program nie był stygmatyzujący. Znaczy to jest właśnie różnica, którą nie rozumie Donald Tusk, bo niedawno nazwał program Rodzina 500+ programem socjalnym. I to jest dokładnie napisane w programie, bo w programie ma to być, i to jest expressis verbis powiedziane, że ma on zostać zmieniony tak, aby był po prostu jedną z form pomocy socjalnej. To sformułowanie jest cytatem z programu. Wydawałoby się, że politycy, zwłaszcza były premier Donald Tusk, mogliby się nauczyć na tyle, mieć tam możliwości intelektualnych, żeby pojąć, czym się różni polityka rodzinna od polityki społecznej, od socjalnej, ale z trudem to przychodzi politykom niektórych formacji w Polsce i ze smutkiem to konstatuję, bo to jednak nie jest zadowalający stan, ale właśnie to jest klucz, żeby człowiek biedny nie był wykluczony, żeby te pieniądze nie stygmatyzowały, to musi być program powszechny, to jest jego wielka siła. No dobrze, tutaj jest jeszcze jeden aspekt w tym fragmencie, który odczytałem, to znaczy kwestie dotyczące tego, czy program spowodował, czy nie spowodował ruch we wskaźnikach demograficznych. I o ile w liczbach bezwzględnych to być może jest argument, który można byłoby brać pod uwagę, to jeśli chodzi o współczynniki, to od momentu wejścia programu 500+ w życie współczynnik dzietności w Polsce wzrósł. I to wzrósł po raz pierwszy od bardzo dawna. Więc sformułowanie znajdujące się w tym programie, że on nie zadziałał, no jest również sformułowaniem, które no nie ma pokrycia w faktach. Z 1,2,9, czyli mówiąc prostym językiem, w roku 2016 100 kobiet urodziło 129 dzieci. W roku 2018 ten odczyt to już jest 1,46, czyli 100 kobiet urodziło blisko 150 dzieci. Taki był to wskaźnik. To jest oczywiście zmiana jakościowa, chociaż widać, i to też czują politycy PiS-u, że ten program, jeśli chodzi o jego prodemograficzną naturę, łapie zadyszkę. Jest niewystarczający do tego, żeby wprowadzić zastępowalność pokoleń. W 2017 mieliśmy 400 tysięcy urodzeń, w roku 2018 już tylko 380 tysięcy, więc tutaj widać, że jeszcze jakieś impulsy kolejne są potrzebne. Kolejna kwestia również dyskutowana szeroko w polskiej polityce, już w pewnym sensie wywołana, urealnić, znaczy urealnić, mówił Grzegorz Schetyna o wieku emerytalnym, i w sprawie wieku emerytalnego Platforma Obywatelska pisze, czy podniesiemy z powrotem wiek emerytalny, i odpowiedź: oczywiście, że należy powrócić do projektu podniesienia wieku emerytalnego, ale system ten będzie miał charakter dobrowolności. Reforma była jedną z najważniejszych reform rządu PO-PSL, była świadectwem odpowiedzialności i prawdziwej troski ówczesnych władz o przyszłość Polski. Koszty demagogicznej retoryki i populistycznych działań PiS-u w tej sprawie spadną na barki naszych dzieci i wnuków, i to jest prawdziwa krzywda, jaka została wyrządzona naszej ojczyźnie. Krzysztof Karnkowski. Cóż, to urealnienie i dobrowolność, no można sobie wyobrazić, jaka to będzie dobrowolność, po prostu można ludzi jakoś tam zmotywować
dość brutalnie do pozostania w pracy. Natomiast no, obecny system też jest przecież dobrowolny, w związku z czym no, trudno mi sobie wyobrazić, na czym miałaby polegać zmiana. Natomiast ja bym jeszcze chciał na sekundę wrócić do 500+, dlatego że tutaj kwestia, czy jest czy program socjalny, czy program demograficzny, jest tak naprawdę drugorzędna. Ja bym nawet się może tutaj trochę spierał, ponieważ mam wrażenie, że program 500+ w momencie rozszerzenia na pierwsze dziecko o wiele bardziej może stać się programem prodemograficznym, dlatego że tak naprawdę wzrost kosztów z dwójki na trójkę dzieci jest mniejszym szokiem dla rodziny niż z jednego dziecka na dwoje. I myślę, że dopiero w sytuacji, kiedy rodzina uzyskuje wsparcie na jedynaka, powoduje, że może pojawić się myśl, że no, stać nas na dziecko, może w takim razie pomyślimy o drugim. W takim razie kwestia wieku emerytalnego, Wojciech Kościak. Tu właśnie pojawia się ta argumentacja, o której wspominałeś przed chwilą w tej wcześniejszej wypowiedzi, czyli odpowiedzialność, prawdziwa troska o przyszłość Polski i Polaków, tylko zapłacić mają za to ludzie, którzy mają do pracy iść na kilka lat dłużej. No właśnie, bo to jest to tłumaczenie, które słyszymy już zresztą nie pierwszy raz, bo kiedy Władysław Kosiniak-Kamysz podnosił wiek emerytalny, to z podobnych przyczyn właśnie też takich propaństwowych. No ale moim zdaniem najważniejsze tutaj jest wiarygodność Platformy Obywatelskiej, bo to jest chyba największy obecnie problem tej partii, bo z jednej strony no właśnie widzimy ten program, który jest taki bardzo ogólny, ale z drugiej strony myślimy sobie, no jeśli nawet Platforma by zaproponowała coś takiego bardzo konkretnego, jakąś taką obietnicę, która w przypadku Prawa i Sprawiedliwości mogłaby zadziałać, to myślę, że dla wielu wyborców przypomni wtedy wszystkie te obietnice rządów Platformy Obywatelskiej, która już przecież rządziła. Pamiętamy przecież Donalda Tuska, który mówił, że jeśli ktokolwiek w jego rządzie podniesie podatki, to od razu z miejsca zostanie zdymisjonowany. No i potem jak rozumiem, ze smutkiem w oczach, no Donald Tusk płakał, jak podnosił VAT, ale podniósł ale nie podawał się do dymisji. VAT. No właśnie, tak samo właśnie chociażby Władysław Kosiniak-Kamysz płakał, jak musiał podwyższać z mównicy sejmowej wiek emerytalny, ale to zrobili. Dlatego myślę, że największym ich problemem jest wiarygodność, a jedyny sposób na odzyskanie tej wiarygodności to jest pokazanie spełnione obietnice. Pokazanie, że jesteśmy w stanie te obietnice spełnić. No jak to zrobić, jeśli teraz Platforma nie ma władzy? No ma władzę w niektórych miejscach. Ma władzę chociażby w Warszawie, gdzie Rafał Trzaskowski mógłby odzyskać dla Platformy tą wiarygodność poprzez spełnianie obietnic. No tylko spełnia obietnice dotyczące LGBT. No właśnie, tam jest ta strona Trzaskowski Watch, gdzie tych obietnic jest 40. Na razie jedyna spełniona to jest ta karta LGBT+. Tam zresztą jest też obietnica, którą Rafał Trzaskowski mógłby uznać za spełnioną, a mianowicie obiecał, że 100 zł będzie płacił każdemu warszawskiemu uczniowi na zajęcia dodatkowe i pisał bardzo wyraźnie. Są tweety, są w internecie, screeny nie płoną, jak się mówi, i wszystko jest wyraźnie można przeczytać, że mówił o tym, że będzie płacił 100 zł miesięcznie. Teraz się okazuje, że chodzi o 100 zł rocznie i Rafał Trzaskowski nie widzi problemu. Urealnił swoją propozycję. Nadal jest wiarygodny, no ale to jest niestety problem. Rafał Trzaskowski jest chyba obecnie jedyną osobą, która mogłaby dla Platformy tą wiarygodność odzyskać. Zastanawiam się, bo mam wrażenie, że jest więcej takich osób, i znowu Jacek Liziniewicz przyglądał się jeszcze innemu aspektowi spraw, które znajdują się w tym dokumencie, bo tutaj, choć dokument jest jeszcze wcześniejszy niż te 21 tez samorządowych wygłoszonych przy okazji ostatniego spotkania na początku czerwca i tych obchodów rocznicy 4 czerwca 89, przypomnijmy, tam pojawiły się propozycje dotyczące wzmocnienia roli samorządów względem państwa, zwłaszcza w regionach, i pojawia się taki projekt w tej propozycji programowej, a zatem jeden region, jeden gospodarz i znak zapytania. Trzeba zlikwidować Urząd Wojewody, mówił to już Grzegorz Schetyna bezpośrednio, przedstawiciela rządu mianowanego bez konsultacji z lokalnymi społecznościami. Wszystkie kompetencje wojewodów przekażemy samorządom województw i marszałkom, którzy staną się jedynymi gospodarzami regionów. To sprawi, że obywatele wybierający samorząd będą mieli zdecydowanie większy wpływ na sprawy swojego regionu, i w uzupełnieniu tych wątków pojawia się propozycja taka, żeby całość podatków PIT, czyli od osób fizycznych, CIT od firm, zostały skierowane
skierowane bezpośrednio do samorządu, czyli 100% tych pieniędzy idzie do samorządu wojewódzkiego. Samorząd wojewódzki decyduje o tym, jak je wydać, a to znaczy, że im bogatszy region, im więcej firm zarejestrowanych w danym regionie, tym więcej pieniędzy zostaje. No i oczywiście Platforma mówi, reszta pieniędzy będzie dystrybuowana pomiędzy pozostałe województwa tak, żeby utrzymywany był mniej więcej ten sam poziom. To również ma pewne odniesienie w rzeczywistości, Jacek Liźniewicz, oczywiście, i dotychczasowej działalności. Jeszcze dwa zdania o tym poprzednim wątku, bo proszę zwrócić uwagę, że tak sformułowane te dwa postulaty dotyczące 500+ i tego drugiego wieku emerytalnego są absurdalnie sformułowane. To proszę zwrócić uwagę, że oni przy wieku emerytalnym mówią, że to najważniejsza reforma rządu PO-PSL, przy czym zapowiadają, że zostawią ją dokładnie tak, jak Prawo i Sprawiedliwość teraz to zrobiło, czyli dobrowolność, tak? No bo to teraz mamy dobrowolność. A w drugim wypadku, jeśli chodzi o 500+, no zreformujemy ten program, żeby najbogatsi go nie dostawali. W związku z tym to ma poprawić sytuację demograficzną. Znaczy, jak to ma poprawić sytuację demograficzną? Jest to niespójne logicznie. Nie, przepraszam, ale problem polega na tym, że oni zdaje się uważają, że w ogóle 500+ w kwestii demograficznej nie ma nic do gadania i żeby nie ma żadnego znaczenia, a żeby poprawić demografię trzeba, ja naprawdę, przepraszam, ale ja to muszę przeczytać raz jeszcze, bo to jest naprawdę tak napisane. W kwestii demografii jest inne rozwiązanie i to rozwiązanie brzmi tak, cytat. Żeby ułatwić młodym ludziom decyzję o kolejnym dziecku, trzeba przede wszystkim zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, czyli upewnić, że państwo będzie im pomagać rozwiązywać problemy wynikające z powiększenia rodziny. Wtrącę się na sekundę. I to jest zamiast 500 zł. Wyobrażam sobie po prostu, że będzie przydzielony każdej rodzinie asystent, który powie, wszystko będzie dobrze. Politycy Platformy będą jeździć i mówić, że wszystko będzie dobrze. Dobrze, ale Jacek Liźniewicz o tym samorządzie. Do Solidarności Samorządowej. To też już sprawdzaliśmy w praktyce. No, proszę sobie wrócić do 2013 roku i do tego, jak Platforma Obywatelska z PSL-em na Mazowszu walczyli z Janosikowem. To co tak? To jest Janosikowe? Proszę Janosikowe to był, ponieważ Mazowsze, zresztą do tej pory się teraz chwali Mazowsze, bo wyrwało się z tego Janosikowego, teraz się chwali ogromnymi dochodami, tyle ile ono ma pieniędzy, że Warszawa to jest region, który właśnie jako miasto prześcignął Wiedeń, jeśli chodzi o PKB na mieszkańca, że Mazowsze to zdaje się 167% średniej unijnej. Sam okręg warszawski. Ale ja nie wiem, czy Warszawa jest Mazowsze jeszcze do przodu chyba w stosunku, a połączone na pewno powyżej. 75% średniej. Tam jest dyskusja, zdaje się, dotycząca tego, jak liczyć w ogóle i czy liczyć to wspólnie w statystykach, czy nie. Komisji Europejskiej, czekamy na decyzję Komisji Europejskiej, czy uda się stworzyć nowy NUTS warszawski. I Jacek Liźniewicz kontynuuje za chwilę. I tutaj pragnę zwrócić uwagę, że wtedy jak liczono podatki, Warszawa miała się dzielić i Mazowsze miała się dzielić tymi swoimi przychodami z innymi województwami biedniejszymi, czyli z Podkarpacia, z Małopolską, z warmińsko-mazurskim, z podlaskim. No to marszałek Kierwiński i marszałek Adam Struzik no krzyczeli pod niebo w głosy, że to jest niesprawiedliwe, że to nie może tak być, że to się drenuje kieszenie Mazowsza. Że jakieś tam Podkarpacie musi sobie radzić samo. Że muszą sobie radzić samo i tak dalej, i tak dalej. Ale jakby kogoś to jeszcze nie przekonywało, to jak wygląda Solidarność i próba budowania takiej wewnętrznej, tak jak to wspaniale miasta ze sobą współpracują, to ja proponuję przyjrzeć się temu, co się stało z przewozami regionalnymi i spółkami kolejowymi. No, jakoś tak się stało, że marszałkowie się nie potrafili dogadać i stworzyć jakiejś sieci kolei poszczególnych województw. No to kolej mazowiecka dojeżdża do granicy Mazowsza, kolej wielkopolska tam generalnie do granicy Wielkopolski, Śląska się tylko na Śląsku koncentruje. No i tak by po prostu wyglądał program Platformy Obywatelskiej. Jeżeli moim zdaniem następne byłoby, że marszałek Adam Struzik postawiłby granicę i ściągał myto za przekroczenie granicy Mazowsza. Łukasz Jankowski, te pomysły pojawiają się, one są spójne, one pojawiają się w bardzo wielu konkretnych, kolejnych propozycjach Koalicji Europejskiej, Obywatelskiej. Oczywiście przy okazji wyborów samorządowych ten pomysł, żeby zlikwidować urząd wojewódzki, się pokazał. Znaczy, to jest po pierwsze sprzeczne z
ustawą zasadniczą, z konstytucją, bo po pierwsze artykuł 3 mówi, że Polska jest państwem jednolitym, unitarnym, a po drugie artykuł 152 konstytucji mówi wprost, że wojewoda jest przedstawicielem rządu w terenie, więc warto, żeby politycy Platformy byli łaskawi przeczytać konstytucję, to by ułatwiło co nieco dyskusję nad propozycjami programowymi tejże partii. To jest jedna kwestia, a druga może nieco mniej konkretna, ale chyba nie mniej ważna. Te koleje są dobrym przykładem, ale to jest problem jest ogólniejszy. Czyli wyobraźmy sobie siłę regionów w sporze już nie z globalną korporacją, ale ze średnią niemiecką firmą, która zatruwa środowisko albo utraci zrobić inwestycje. Zobaczmy sobie siłę nas jako obywateli w sytuacji, kiedy do negocjacji nad inwestycją, nad planem zagospodarowania siada pojedynczy samorząd, nawet wojewódzki. Czyli jego siła jest znacznie mniejsza i w tym też siła mieszkańców tego regionu są mniejsza, a skala lobbingu i nacisku na tę władzę przy słabości mediów regionalnych jest nieporównanie większa. Znaczy nam jako obywatelom Rzeczypospolitej znacznie łatwiej skontrolować i krytykować rząd centralny, bo on jest na świeczniku i nawet jak robi coś złego, a robi jak każdy rząd coś złego, to łatwiej jest to naświetlić i wypunktować. Natomiast 16 rządów wojewódzkich ukryje się w cieniu przy słabości, jak już powiedziałem, mediów lokalnych i przy dysproporcji, jeszcze większej dysproporcji wobec inwestorów czy wobec różnych grup lobbingowych. I to jest to główne niebezpieczeństwo, czy utraty wolności na rzecz grup interesu w takiej głęboko rozbitej, głęboko zdecentralizowanej Rzeczpospolitej. No to kolejny wątek, on się w pewnym sensie wiąże z tym pomysłem, jak jeszcze zwiększyć dochody gmin, zadaje pytanie w programie Platforma Obywatelska i odpowiada tak. Dodatkowo wzmocnimy finansowo samorządy gminne i powiatowe, przekazując im nieruchomości Skarbu Państwa dziś we władaniu agencji, instytucji rządowych obsadzanych partyjnymi nominantami. Wolimy, żeby tym majątkiem zarządzał samorząd, który wspólnie wybieramy i regularnie rozliczamy. Paradoks polega na tym, że dotyczy to, że samorządy są w Polsce tą właśnie częścią władzy, która przeprowadzała gigantyczną część tak zwanej prywatyzacji w Polsce przez całe lata. Prywatyzacji majątków, prywatyzacji nieruchomości, które znajdowały się w zasobie Skarbu Państwa u progu III RP, przekazane zostały do samorządów, a następnie trafiły w prywatne ręce, bo samorządy te rzeczy sprzedały. Dziś jest kolejny pomysł, kolejny plan, aby... To ja tylko dopowiem, żeby tak tej samorządności nie deprecjonować, bo ona sama z siebie nie jest zła. Także w ogóle samorząd jest fajny, wybieramy, znamy często swojego burmistrza albo radnego. Nie jest potrzebny, tylko że on musi mieć tyle kompetencji, na ile pozwala świat, to się coraz bardziej globalizuje. Czyli nie można nadwartościować samorządu, bo on będzie nieefektywny, więc być może ten aktualny system, który mamy, jest optymalny i nie ma sensu przy nim gmerać tylko dlatego, że Platforma akurat ma kilka sejmików i chce tam sobie trochę kompetencji przyłożyć, bo za chwilę może być tak, że Platforma będzie rządzić w Polsce, a w sejmiku będzie rządzić PiS i co wtedy będą zmieniać prawo, bo im się mapa polityczna zmieniła, znaczy, to jest chyba główny powód tej całej rewolucji z decentralizacją, to jest to, że mamy trochę władzy w miastach i w samorządzie, to wywróćmy na lewą stronę Rzeczpospolitą, jak się zmieni, to będziemy znowu zmieniać. Właśnie, to jest chyba główny problem, że ten wątek polski samorządowy, całe te projekty, o których było głośno przecież dzięki Radiu Wnet, jak rozumiem, no to się pojawiło właśnie po wyborach samorządowych. To nie jest tak, że Platforma Obywatelska siadła na takiej wielkiej konwencji, na jakimś wielkim kongresie, w którym powstawały, którym było, w trakcie którego trwała jakaś burza mózgów i tam przypatrzyli się demokracji szwajcarskiej, na którą tu w tym programie się powołują, demokracji amerykańskiej i stwierdzili, to jest to, co chcemy zrobić. Chcemy, żeby w województwie dolnośląskim można było posiadać broń, a w województwie śląskim były zupełnie inne prawa, tak jak w Ameryce. To nie chodzi o to, że to jest właśnie motywacja Platformy Obywatelskiej, jakaś inspiracja zagraniczna, która że ich motywuje po prostu tutaj jakaś poważna zmiana funkcjonowania państwa. Ale to się pojawiło właśnie po tym, gdy poznaliśmy wyniki wyborów i zobaczyliśmy, że no właśnie, że warszawiacy w zasadzie wstydzą się tego, że gdzieś tam Podkarpacie czy inne województwa wschodnie zacofane wybierają im władze centralne i to ich tak denerwuje gdzieś tam w dużych miastach, w Gdańsku czy w Warszawie, że oni muszą być rządzeni przez kogoś wybieranego przez jakiegoś tam wieśniaka, mówiąc bardzo kolokwialnie. To ich tak irytuje, że nagle powstaje
powstają tego typu programy. I myślę, że to jest główny problem, bo oczywiście na podobne pomysły wiele osób wpadało, ale chodzi o to, w jakim kontekście to też jest, myślę, prezentowane. To krótko, jeszcze 15 sekund dla Krzysztofa Karnowskiego w tej sprawie. W tym układzie, tym zawstydzonym warszawiakom władze i prawo będą ustalać mieszkańcy słynnego ostatnio Węgrowa, a także Ostrołęki, Płocka, Góry Kalwarii i paru innych miejsc. Bardzo dziękuję za to spotkanie. To była debata jedynki. Jacek Liźniewicz, Krzysztof Karnkowski, Łukasz Jankowski, Wojciech Kościak, Michał Rachoń. Do usłyszenia. Dobrze.